Tylko w poprzednim filmie pokazałem, jak podłączyłem w filmach, właściwie trzy filmy to rozbiłem, bo to jest długi materiał mi wyszedł, jak podłączyłem rozdzielnie, rozdzielnicę elektryczną, domową, a dzisiaj biorę się za dalszy prac u góry i lecimy z Pusią wełnę u góry wszędzie. Podłogę u góry mamy zrobioną z desek szalunkowych, czyli na strychu, a teraz biorę się za uzupełnianie wszystkich krokwi wełną, czyli na razie będę wszędzie dawał jedną warstwę, a później będę dawał drugą warstwę i od razu będę zakładał profile CD. Chciałem pozdrowić, pozdrowienia dla Bartka Boguckiego, Wędkarskie Taktyki bodajże nick na YouTubie, dzięki któremu w sumie nie tyle co mi pomógł podłączyć rozdzielnie, ale on jest ponoć elektrykiem, mi pisał na Messengerze, ale bo akurat podłączyłem sobie akurat rozdzielnie bez jego pomocy, bo skorzystałem z pomocy ze strony www.elektrykadlakażdego.pl, a Bartek tylko utwierdził mnie w tym, że mam dobrze podłączone. Co prawda nie zgadzał się ze mną co do różnicówki. Ja zastosowałem różnicówki trójfazowe na bezpieczniki, czy tam na, jak to się nazywa dokładnie, na jednofazowe. Może umieszczę nawet link w opisie tutaj do strony Elektryka dla Każdego i tam będzie opisane, dlaczego nie stosować różnicówki trójfazowej na obwody jednofazowe. Ale ja tak zastosowałem, tak miałem w projekcie. Mam nadzieję, że się nic nie wydarzy, bo ogólnie nie jest to błędem też, ale można przykładowo tam uniknąć jakichś kłopotów w przyszłości. Ale już zostawiam tak jak mam. Czytałem kiedyś chyba ten artykuł, ale wyleciał mi on z głowy. Może gdybym pamiętał o nim, to może bym od razu zrobił tak jak mi Bartek podpowiadał. Więc pozdrowienia dla Bartka. Dzięki Ci bardzo, chłopie, za pomoc. Każda pomoc się liczy. To, że z miłą chęcią czekam na każdą pomoc. Jeśli ktoś coś ma ciekawego do powiedzenia, to proszę się udzielać w komentarzach. Subskrybujcie kanał, jeśli się podoba. Dawajcie łapki, zwiększajcie zasięg. A teraz działamy z poddaszem. Dobra. Tutaj mi się trochę, miałem wełnę i tu mi trochę z syfu naleciało. Odcięcia do góry zdech. Nie wiem, pokazywałem wam ostatnio, a drabiny nie mam, znaczy musiałbym rozłożyć. No, w poprzednich filmikach jest pokazana góra, nie w całości chyba. Mam zdjęcie zrobione na Facebooku jak w całości. Szybko wejdę, wam pokażę. Próbujemy z Pusią wleść. Mam nadzieję, że zieloni mnie nie zaatakują. Pusia, idziemy na górę. Pusia jeszcze u góry nie była. Oj. Żebyśmy nie spadli razem. Pusia, trzyma się mnie kurczowo. Skakuj. Hop. No. Idź tam dalej. Idź dalej, bo spadniesz. O, jesteśmy. Zaraz poświecę telefonem trochę. O, Pusia jest tu pierwszy raz. Nie, Pusia. Przyczajony tygrys trochę jest. O, mamy okienko. Otworzymy sobie. Pusia, chodź ci pokażę okolice, chodź sąsiada zobaczysz, chodź. Chodź Pusia, chodź zobaczysz sąsiada, chodź. Chodź. Pusia, Pusia, kominiarz. O, widzisz? To wszystko leci. Ale jej serce wali. Ojej, dobra, idziemy na dół Pusia, bo mi tutaj jeszcze zejdziesz. Zamykamy. I oto stryszek. Taki wyszedł. Teraz słabo świeci to ten telefon. No. Jest to dużo też, duże pomieszczenie wam powiem. Myślałem, że będzie mniejsze. Jest trochę niskie. Głową tutaj normalnie zahaczam. W projekcie było niżej jeszcze trochę, bo jętki były sufitem piętro niżej. Ja trochę podniosłem do góry, żeby to na gipsach podwiesić, a nie bezpośrednio na jętkach. Bo do jętek w projekcie są płyty OSB przykręcone.
To co, schodzimy, nie? Dobra, ja muszę coś pierwszy pusie. Czyli założę sobie rękawiczki. I co teraz? I co, jak teraz zejść? Jak ja bym cię tu zostawił, to co? I co byś zrobiła? Balot wełny ci przyniosę. Skoczysz na balot? Ja idę, ty zostajesz. Chodź tu do mnie, chodź, no chodź, no chodź, no chodź, musimy zejść. Chodź tu, 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 chodź, no chodź. Chodź, wiem, że się boisz, chodź. Chodź, pan cię nie puści, chodź. No chodź. No chodź, 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 tu, 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 no chodź, no chodź do mnie, no bo cię inaczej nie zdejmę, pusia. Pusia, chodź. No szybciutko, no. No chodź. No chodź. No chodź, no chodź, mordo, chodź. No chodź. No to ja, no to ja idę. Idziesz ze mną, czy nie? Pusia, no musimy zejść, nie przedłużaj, bo zaraz pani przyjdzie i nas dostaniemy opiernić, że weszłaś tu, a ja cię wpuściłem. No chodź, malutko, chodź, no chodź. Chodź, tu, tu, tu chodź, tu z boku, tak jak cię tu wsadzałem, chodź. No i Pusia chyba zostanie sobie tutaj. Pa! Nie schodzisz na dół? Zostajesz tam? Będziesz yeti, kotleti? Pusia. No schodzimy czy nie schodzimy, bo ja nie będę czekał tutaj, ja mam robotę. Wejść to weszłaś. Dobra, idę z tym grubasem. Pusia. Ale ty jesteś tłuścioch. Ile ty ważysz? No i zobacz, i zeszliśmy. Widziałaś? I co, było źle? Było źle? Przerażona, nie? O. O, masz. Zobacz, jesteśmy, no zobacz, hop. No widziałaś? Panu możesz zaufać. No, moje mordko, ja bym cię nie zrzucił stamtąd, nigdy. Jesteś za dobry, za takiego pomocnika to się szanuje, takiego pracownika. Tak, kosteczkę jeszcze ci przyniosę, tak, kosteczki. Dobra, działamy, Pusia. Pusia szczęśliwa, aż uciekła stąd mi. Dobra, dzisiaj masz wolne, Pusia. No możesz iść, dzisiaj masz wolne. W sumie jeszcze na górę będę musiał wejść, bo tam będę musiał wejść z wełną, żeby u góry na strychu też ocieplić. Poddasze, na strychu te poddasze też tam ocieplam, te skosy. Ponoć nie trzeba. Ja w projekcie tak mam i robię. Zawsze będzie trochę cieplej u góry nawet. To będzie nieużytkowe co prawda, ale jakieś graty czy coś tam będą. A kto wie, może jakieś tam użytkowe zrobię. Tylko tam teraz już problem by był, żeby to ogrzać jakoś. A prądy tam będę miał pociągnięte, więc może na prąd coś tam podłączyć, ale to nie. Tak sobie żartuję teraz, ale dobra, tu posprzątam. Tu sobie wymiotę ten syfik i zaraz bierzemy się za montaż wełny. Przyniosę sobie nowy kawałek wełny, bo tego ten co tam się tak leży u nas w pokoju to jest zasypiały. O, tu to mówiłem jakiś czas temu, że zakleiłem i zapomniałem wyciąć, teraz sobie wyciąłem. To bym musiał też ładnie zalać sobie to, wyrównać, tak jak na dole to robiłem przy żywicy. Dobra. Powiadaliście mi na temat takera, żeby takerem sobie sznurek przyczepiać, ale mój taker nie wbija szywek do końca. Może... Ej. No kurczę, jeszcze szybki się skończyły, a nie, to dobra, wypadła, ale ostatnia chyba. Długość tych szywek to jest 14-15 mm chyba. Tak koło tego wychodzi, jak mierzę. Nie mam krótszych obecnie, więc, a dzisiaj sklepy zamknięte, więc zostanę na razie przy sznurku chyba. Jednak na sznurku wiem, że to będzie... Tam jestem pewny, że będzie solidnie trzymać, chociaż dużo z was tam pisało, że też tak robiliście na szywki od takera,
I trzymało wam też ładnie. No, ale dobra. Ważne, że było dobrze zrobione. Idziemy po baloty. Ta szczęśliwa, że może biegać po ziemi, nie? Zadowolona? Morda. Puśka. Zadowolona? Się zapałem. Dobra, sznurek. Aha, i tutaj od razu na dole sobie zrobię na gwoździki, bo tu na dole, a nie, tu na dole nie. Myślałem, że będzie taka sama sytuacja jak tam. Tu nie muszę haków przekręcać, tych dolnych. Pamiętajcie, te haki na trasowanie, jak będziecie robić, dawajcie wyżej. Wtedy tą płytę ze ściany kolankowej możecie wyżej podnieść i wtedy tą płytą czołową dochodzicie, nie ma problemu. Ja za nisko dałem, bo chciałem po prostu mieć jak najbliżej tej ściany kolankowej płytę i po prostu przesadziłem. I widzieliście, jaki był problem z tamtej strony, musiałem przekręcać haki. No i nie zdało tak egzaminu. Więc lepiej dać wyżej i zrobić tutaj zapas sobie. No, wtedy to by wyżej podeszło, przykładowo tu. Tą ściankę dajecie tak. Pokażę wam. W ten sposób. Dajecie wieszek wyżej i wtedy macie to, możecie sobie nawet płytę, ścianę kolankową płytę, możecie nawet sobie dotąd podnieść, gdybyście chcieli. I tu wtedy płyta ze skosu normalnie będzie dochodzić do tej płyty. Ale dałem teraz za nisko. Płyta dojdzie mi tu, tu mi powstanie taka dziura, którą będę musiał pianą wypełnić, obciąć i będę musiał siateczkę wkleić. Tak jak tutaj miałem problem, podnosiłem. W tej chwili tu jest krzywo, to jest 3 cm niżej niż ta strona, ale to w niczym nie przeszkadza, bo jak dojdzie płyta, to i tak to mi się wszystko wyrówna. Tylko wizualnie teraz to wygląda, bo musiałem podnieść przez to, że tutaj nie przewidziałem tego, że tutaj nie mam obciętej tej płyty na ścianie kolankowej i nie mogłem tutaj profila włożyć niżej, bo już tu mnie odpychało. Zresztą kto będzie chciał, to sobie sprawdzi na poprzednich filmach. Sznurek. Jest sznurek. Chyba sobie pójdę jeszcze po lampkę, po żarówkę. Tu jest żarówka, tu jest, tylko muszę będzie zawsze trochę jaśniej. Ponuro jest. No, jak będę miał, dokupię jeszcze przewód siłowy, tak żeby się podłączyć do teścia z rozdzielnicą. Wtedy sobie pozakładam takie żaróweczki i będzie mi świecić na całej budowie. I będzie można robić dłużej, bo obecnie jeszcze nie mam prądu z energetyki. Strasznie długie terminy są. Po 5 miesięcy nawet na dole. Idę od razu poprzedłużać. Do 5 miesięcy się czeka za przyłączem. Tak, tam, z tamtej strony. Mierzymy sobie, ile ma rozstaw krokiew. 84,5. 85. Dobra, no 87 utniemy. Utniemy na 87 z delikatnym ściskiem. Ja tak robię, bo oczywiście zaraz znajdą się osoby, które będą twierdzić, że tak się nie robi, że docina się tak, żeby delikatnie weszło z luzem. Ja robię w ten sposób. Wszystkim nie dogodzę. A teraz dogodzę tylko sobie. 87. Mamy. Czyli tutaj. Na tej kreseczce. No i tniemy. Naciskamy poziomicą albo deską jakąś.
i przecinamy. Jeszcze raz. Dobrze sobie coś podłożyć, jakąś deskę czy coś. Nóż tak się wtedy nie tępi, ale... Dobra, jest. Zaczyna pylić. Puh. Dobra, sznurek. Najpierw sobie sznurkiem obwiążę. Tam. W ten sposób. No i zaplantujemy na jedną pętelkę. Kurczę, mój pracownik Pusia dzisiaj się wystraszyła z tym wejściem na górę i jej tu nie ma, zwiała. Pyk. 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 I co, lecimy po skosie tam. Dobra, na razie sobie zahaczę. Pytania padają na temat lasera. Już pokażę go. Klub Bonia z AliExpress. To jest laser w zupełności, zestaw do kupowany. Można kupić bez statywu lub ze statywem w zestawie. Wtedy w dwóch paczkach wysyłają. Takie pudełko jeszcze do niego jest. Tu są takie okulary czerwone, żeby lepiej było widać laser. Jest normalnie na baterię i jest też można na zasilanie podłączyć. Tu jeszcze jest jakiś pasek, żeby założyć. I do tego jeszcze miałem w zestawie, gdzieś jest, tylko nie wiem gdzie, do ustawiania pod kątem go. Taka tutaj przejściówka, dokręca się i można go ustawić pod kątem. Oczywiście to pod kątem to jest takie, wiecie, nieprecyzyjne, ale powiem wam takich podstawowych rzeczy, jest super. Niwelatorem sprawdzałem go. Co? Do milimetra pokazał mi pomiar, więc uważam go, że jest dobrym laserem. Tym bardziej, że kosztowało chyba około 130 zł. Ja już nie pamiętam, w sumie mówiłem kiedyś, no, ale nie jest to drogi sprzęt. Nie kosztuje tam, nie wiem, 300-500 zł. A w Polsce nie dostaniemy. Może już teraz są na Allegro też takie sprowadzane, ale jak ja szukałem, to wtedy patrzyłem, nie było. Wsuwamy. Wsuwamy sobie. Dobrze, muszę drabinę też chciałem odkupić. To bez... Czajcie to, że chatę buduję, a nie mam ani jednej drabiny swojej. Dobra, co? Jakby malarz i przyszedł bez wałków. Do usterki się nadawałby. Coś tu się stało z tą drabiną. Coś jebło. Nit. Nity jebły. Następna robota. Będę musiał. Nity. Nitownicę mam. Nity mam, więc się zrobi. Mm-hmm.
co, no i tak lecimy cały czas i zaraz tutaj wyłączę, nie będę was zanudzał. Bo to już było. I nie wróci więcej. Co kurde. Czekajcie. Cofnę z tą drabiną. No, zaraz jeszcze profile UD będę musiał zamontować. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę. Najpierw to wszystko wełną na jeden raz. Łącznie ze strychem. I pójdę sobie na strychu, też od razu zrobię na gotowo. Sobie zahaczamy, żeby się nie poluzował sznurek. Pyk, pyk, pyk. I znowu tniemy na 87 to było, nie? Dobra. I co, teraz tu już mam deski u góry, więc muszę trochę inaczej wsuwać niż z tamtej strony. Muszę najpierw do góry wsunąć. I teraz tu za sznurek. I ściągamy na dół. Jest ciasno, bo tutaj jętka. Jętka wystaje. Pyk. Dobra, tu mamy. Ładnie nachodzi na siebie. Tu jeszcze można by sznurkiem, tak myślę, tu i tu przeciągnąć. Sznureczek będę musiał teściowi odkupić. W ten sposób jeszcze. O, chociaż czy to konieczne było, chyba nie, ale... No i tutaj bierzemy nóż. I musimy sobie teraz wyciąć to. Ktoś przyjechał. Tam. Dzisiaj mamy 11 listopada, święto. Nie powinno się robić, ale kurde. Ja jestem Polakiem. Ja nie mam wyjścia, kurde. Tym bardziej, że niedługo do Niemiec jadę. I za mnie tego nikt nie zrobi. A jeszcze na razie taki bogaty nie jestem, żeby zebrać fachowców. No i co? Tutaj sobie na gwoździki ten cyknę. Tutaj na jeden. I tu zrobimy zakończenie. Papiaczek. Jeden papiaczek. Gdzieś tutaj. Ciach. Ram, ciam. I owijamy go raz i dwa. To prawda, to już by nie spadło, bo tutaj mamy deski u góry. Ale i odcinamy. No szkoda, że nie mam tych szczywek krótszych. No wszystkie wykorzystałem już kiedyś. Zostały mi same długie.
Kurde, to oczy mi naleciało. Dobra, i tu jest nadmiar. Tego nie wycinam, tego zostawiam. To nie będę się tu bawił. I tak widzę, że jeszcze. Że jeszcze tu mi się wełna zmieści. Chyba tu jeszcze wcisnę wełnę. Tamtą stronę tak nie miałem. Miałem bardziej. Chociaż, czy to robić, czy nie robić. Tam. Tu nie. Ciężko mi teraz powiedzieć. Nie wiem, czy widzicie to. Tu mam styropian na ścianie szczytowej. Coś tak, co prawda, jest wsadzone, że wychodzi gdzie niegdzie. I nic tu nie będę robił. Bez przesady, kurde. Tu dojdzie wełna do ściany 15 cm. Z tamtej strony zresztą jest tak samo. Tylko z tamtej strony mam krokiew dosuniętą do samej ściany. Tu miałem. Jak tu ja miałem. Krokiew jest tak. Krokiew jest do samej ściany. Nie było nic widać żadnego takiego. Albo wiecie co? Wsadzę tam coś. Teraz tak myślę, czy tu z tego coś dociąć? Nie, to będzie potrzebne. Włożę takie paski. Tylko się zastanawiam, czy to nie będzie wilgotnieć tam. Dobra, wcisnę tu wełnę jeszcze, potem się odezwę, które porobię. Chciałem tylko wam przypomnieć, że ci, co będą robić sami, żeby pamiętali o podkręcaniu śrub konstrukcji dachu. Tak, bo jeśli przyjdzie cieśla czy dekaś tutaj robi i skręcają śrubami, w tym przypadku u mnie są szpilki z nakrętkami, szpilki gwintowane, więc po jakimś czasie drewno wysycha i to się wszystko luzuje. Ja już miałem dokręcane murłaty. Murłaty miałem dokręcane. To mi teściu dokręcał. Murłaty mi teściu dokręcał. Tu u góry chyba też mi teściu dokręcał, bo myślałem, że są luźne, ale teraz patrzyłem i są dokręcone fest, więc to on dokręcał, a ja ostatnio dokręcałem u góry na stryżku. No, to tylko to, żeby właśnie o tym pamiętać, nie? Chciałem wam coś pokazać ciekawego. Zobaczcie tutaj ten wieszak. Przykręcony jest już. On już był przykręcony jakiś czas temu. I zobaczcie teraz, co się stało. On się wbił normalnie w murłatę. Czyli najprawdopodobniej, z tego, co mi się wydaje, delikatnie siadł dach. Musiały krokwie siąść. Nie wiem, czy po tym, że deski nabiłem u góry i minimalnie się nagiął. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale no ja na pewno tego tak w taki sposób nie przykręciłem. To jestem pewny na 1000%, że to nie ja. A teraz patrzę, chciałem tylko wyrównać, bo widzę, że się przykrzywił i będę musiał go odkręcić i go podnieść do góry, jeśli da radę, jeśli trzeba go podnieść, a jak nie, no to tutaj będę musiał trochę w murłacie wyciąć taki kawałeczek. Nawet nożem sobie wytnę. Niemożliwe. I w tej chwili, gdybym miał zrobiony sufit, podejrzewam, że pewnie by rysa by wyszła na suficie gdzieś. Więc się zastanawiam, czy tych haków też wyżej nie przekręcę. Po prostu je dałem za blisko krokwi.
Nie krokwi, tylko murłaty. No, jeszcze nóż złamałem. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Tu jest inaczej. Tu jest wyżej, bo po prostu przy trasowaniu dachu pokazywałem wam, tak? O, zobaczcie, jak tu jest. Pokazywałem wam przy trasowaniu dachu, jak tam ta strona jest nierówno zrobiona, jeśli chodzi o dach. Dobra, muszę mózg wymienić. Dobra, i teraz mamy taką sytuację, że tutaj mam 82 i zaczynają mi takie kawałki zostawać, które muszę wykorzystać. Więc myślę, że teraz włożę tutaj tego. On co prawda nie zapełni całej przestrzeni między tymi krokwiami, ale zaraz dotkniemy sobie pasek węższy i to uzupełnimy, a potem druga warstwa będzie w poprzek zrobiona, więc nie musimy się zbytnio martwić o te mostki termiczne, które tutaj na łączeniu powstaną. O, coś takiego to wyjdzie. I teraz musimy tu upchnąć jeszcze z boczku. Ale musimy sznurek dać jednak. Myślałem, że bez sznurka się obędzie. Się nie obędzie. Ale to sznurek damy. Sznurek damy tu w ten sposób jakoś. No i tutaj sobie teraz dotniemy taki kawałek. Potem będzie szło w poprzek. Można by teraz tą wełnę ciąć znowu na, jeśli nam wypada tutaj przykładowo 82, czyli ja tam tnę 2 cm więcej, 84, czyli można by teraz stąd uciąć 84, ale wtedy poziom nam się zmieni i nie będziemy mieć wszystkich łączeń na jednej wysokości, tylko będzie niżej i potem znowu będzie problem z tą drugą warstwą krzyżową i gdzieniegdzie może tak nam wyjść, że nie zakryjemy tych łączeń i wtedy jesteśmy narażeni na te mostki termiczne. Co jest taki teraz szał, pał na te mostki. Ludzie uwielbiają temat mostków. Tu. Dobra, tniemy. Tak wystarczy, tu na ścianie się opiera. O nie, a to musimy obwiązać. Najlepiej też te gwoździk wbić. Wtedy mamy pewność, że nam się nie przesunie. Więc wbijemy gwoździk. Nie mogę wyjąć. W ten sposób. To było na tyle i na razie. Dobra, zahaczymy go tu, nie ucinam go, bo zaraz będziemy szli pewnie wyżej. No ile nam tu wyszło? Wyszło nam tu 6 cm, 7, tniemy na 6. Ile tu mamy? 89. Potrzebowałem tutaj 83 wymiar pewien. Bo się tak myślę, czyli nie uciąć 89, odjąć 6, zostaje 83. Czyli 83. Czyli tutaj miałbym jeszcze na górę, na strych kawałek. A to nie ma co tak patrzeć, bo i tak się zaraz to człowiek pogubi. Dobra, tniemy na 7, zrobię to ciaśniej. Dobra, i wciskamy.
Trochę dupowato to wyszło, wam powiem. Nie wiem, czy następne tak będę robił. Muszę się zastanowić. Strasznie wąski pasek. Wszystko się rozpieprza. Ale to właśnie to jest to. Nie idzie tak zaprojektować domu lub zaplanować czegoś, żeby zawsze idealnie wszystko pasowało. Żeby nie było jakichś docinek, żeby nie było odpadów, żeby czegoś nie zabrakło. To jest niemożliwe. Nawet w dedykowanym systemie, jak się projektuje, to i tak zawsze coś wyjdzie troszeczkę inaczej w realu. Ale co? Nie wyszło? Wyszło dobrze, elegancko. Mucha nie siada. Dobra. Spędziocha. No. Kurde, te haki. Te haki mnie martwią. Chyba tu też podniosę te haki wyżej. Będę musiał podnieść się wyżej. Chyba też. Bo znowu teraz tak myślę, czy wełnę. A bo dobra, zobaczymy. Jakąś wełnę. Żeby wełnę znowu nabić na te haki. Teraz nie nabiję. Będę musiał rozciąć z boku i nałożyć wełnę. I tak zrobię najwyżej. Nie będę tu kombinował, kurczę, żeby za dużo. Ciekawe, czy ja tu mam profil jakiś. Mam. O, no i dobrze, dobrze jest. I tu wejdzie płytka, płyta regipsowa. W ten sposób tu nawet się zgrało prawie że idealnie. Nawet pianą nie będę musiał za bardzo tu wypełniać. Tą stronę się udało dociąć. Dobrze. Trochę tak na chybił trafił. Dobra, a teraz zapraszam was na przerwę. Idę na kawę. Nie, żartuję. Idę teraz na kawkę i jakiegoś rogala pewnie zjem jeszcze. Dobra, troszeczkę zmieniłem plany. Postanowiłem, że jednak będę robił na gotowo pomieszczenia od razu. Czyli tu od razu jeszcze też robimy jedną warstwę wełny u góry, drugą krzyżowo. Wkładamy profile i mamy pokój ocieplony. I nie będę tu więcej wracał. I tak jest to, i tak muszę to zrobić, i tak to muszę zrobić. Więc myślę, że teraz jak się ostro wezmę z ocieplaniem, to jak się wezmę ostro z ocieplaniem, to zdążę przed wyjazdem do Niemiec. Niestety filmów będzie teraz dużo mniej, bo nie będę puszczał w kółko tych samych filmów, bo teraz głównie będę ocieplał tutaj, no to i popołudniami to zajdzie mi to dużo czasu na to, więc nie ma sensu po prostu, chyba że będziecie chcieli, nie wiem, będziecie chcieli, to będę wrzucał, tylko nie wiem, czy zdążycie obejrzeć ten odcinek. No właśnie, nie wiadomo. Dobra, zobaczymy co życie pokaże. Czyli zaczynamy tu. Co, musimy od razu sznurek zrobić, żeby nam się to oparło na sznurku, bo teraz już nam się to nie będzie tak trzymać jak na skosach. Więc to i to. Gwoździe niepotrzebne tu będą. I jeszcze sobie zmierzymy. Sznurek sobie wezmiemy. Ojej. Sznurek. No i tu też to jest taka sama sytuacja. Też bym musiał tu wełnę wepchać. Ale czy tu wpychać? Nie, będę tu wpychał.
Nie będę tu wpychał, bo w sumie tutaj tam jest belka. No, tu jest strop, tu jest strop. Dobra, tu nie będę wpychał, tu nie ma co wpychać. A, zresztą zobaczymy. W sumie czemu mam nie wpychać, nie? Jak jest to teraz dostęp, to wełna jest, to trzeba to wykorzystać. 86, czyli na 88. 88. 88. 88. I tu 86, tak samo. No dobra. Czyli na 88 tniemy. Najpierw sznurek jeszcze. I tak to będzie. Zaczynamy od początku. Nie wiem, czy sięgnę. O, na parapecie sobie stanę, którego nie ma jeszcze. To samo. Ciężko w rękawiczkach się robi niektóre rzeczy. Rach, ciach, ciach. Nawet to wsadzę trochę wyżej. Się zaczepiłem. Mamy. Mamy to. I teraz znowu dajemy. Aha, teraz damy w ten sposób, narzucę na ścianę i dopiero wtedy zasznurkuję, będzie łatwiej. 88, znowu tniemy. Dlaczego? Może było za pianą zrobić, a nie wiem. Dobra, tak się nawet trzyma samo. Gdzie to mamy? Tu mamy. Tu sznureczek. Pyk. Tu, pyk. I pyku, myku. No i tu. Odciąć, zawiązać. Po temacie. Dobra, popraweczki, żeby to ładnie wszystko leżało. Jest. Tu z boku też dotnę. Ale to zaraz. Jak tu wyszliśmy z tą wełną? No, wyszliśmy akurat za ściankę. Fajnie. Co, jedziemy dalej z boku. Znowu sznurek i w koło Macieja, tu nie ma co nagrywać. Ja mam wsadzoną. Jeden kawałek żona mi pomogła, bo samemu jest przez ranę. I powiem wam tak, ktoś mi pisał, że niepotrzebnie obniżałem o 3 cm, czyli o ten profil. Ja wam powiem szczerze, że tutaj w tej chwili ten profil cedek, on ma 3 cm grubości gdzieś. No 2,5, coś takiego. Zaraz sprawdzimy jeszcze. No 3 cm prawie. Więc radzę wam obniżać sufit tak, żeby wełna wchodziła bez ścisku.
mi tutaj na ścisk weszła, bo musiałem 3 cm do góry podnieść, bo chciałem zachować tutaj pomieszczenie. W wcześniejszych filmach mówiłem, dlaczego taki błąd powstał. I teraz jest problem, bo strasznie wełna się wybrzusza, a jeszcze musi przyjść folia i jeszcze musi przyjść płyta. I się trochę boję, że płyta może trochę wybrzuszyć. Ewentualnie można dawać gęściej profile CD, tak jak tutaj mamy. Tu mam o wiele gęściej i co prawda tutaj jest docięte dobrze na grubość płyty, grubość wełny. Tu jest dobrze wszystko zrobione, a tu jest 3 cm, brakuje mi dwunastką. Najlepiej gdyby dwunastką wełną drugą warstwę robić. Ale jest tak jak jest i muszę z tym sobie tu poradzić i tu sznurkami porobiłem. Ale już drugi pokój będę robił tak, że nie będę tych profili CD, tylko na samych wieszakach sznurkami powijam i wtedy dopiero profile CD. Bo tutaj włożyłem profile CD i niestety było wybrzuszenie. Jeszcze trochę są, ale to już jest mało w porównaniu to, co było. Więc może mogło tutaj być. Bałem się, że jak jedną płytę dam regipsową, to mogą powychodzić łódki. Przy dwóch podejrzewam, że to by się wyrównało na pewno. Jeszcze jeden profil muszę włożyć, ale wcześniej chciałem sobie zrobić test poziomu. Jest. I w ten sposób jeszcze. Jest. Jeszcze profile trochę pracują. Będzie CD. Jak będą dokręcone, to też to wszystko się spoi. Dobrze, jest. Jeszcze zrobimy test laserem. Zobaczymy. Czy wymiar jest. Tu miejsce na przykład. 2,62. No i dojdzie płyta regipsowa jeszcze. 2,62. Czyli elegancja Francja. Pasuje wszystko. Dobra, jeszcze tego profila włożę i się z wami pożegnam. Kurczę, dusi ta wełna. I się z wami pożegnam, bo tu już naprawdę w kółko będzie to samo, więc nie ma sensu tego nagrywać. Ewentualnie myślę jeszcze nad tym, żeby po prostu kamerę sobie ustawić w jakimś innym miejscu i będziecie mogli popatrzeć sobie z innej perspektywy na to, jak tu się motam z tym. No właśnie. Mendo. Właśnie. Kurde, się działo mi. No co za dziadostwo. Gówno. Nie wiem, czy w ogóle włożę teraz. To jest pytanie. Miałem chyba włożyć najpierw dwa profile ostatnie jednocześnie. Jednocześnie dwa profile ostatnie miałem włożyć. To jest niecięta chyba, tu jest cięta. Ja pierniczę. Zaraz poskładam z tą drabiną. Kurde, czemu nie mogę tego tam włożyć? Dziadostwa. Dobra, weszło. Ja pierniczę. Ślad trafić człowieka może. Dobra, gdzie te haki? Tu są te haki. Czyli tu jeszcze włożę bardziej, żeby nie wysunęło się.
No i taka zabawa w pojedynkę. O, pięknie. Dobra, ten hak doginamy. Prostujemy go z powrotem. Pyk, pyk. Dobra, jest. I teraz znowu idziemy na koniec. Mam. Patrzę, czy jest luz. Tak. Powinno być z luzem włożone. A tu mam tak na styk. A z tej strony mam luz. Dobra. Dwa pyknięcia. Zazwyczaj są. Nieraz nie pyknie. Trzeba zobaczyć, czy weszło dobrze. Raz, dwa, trzy i tu. Dobra. No i tu ładnie wszystko wyszło. Tu nic nie wystaje. I tu jest problem, tylko będę znowu musiał sznurkami obwiązać od profila do profila. A następny pokój żadnych profili nie będę zakładał, tylko sznurkami wszystko i dopiero wtedy profile. Niestety. Wszystko jest przez to, że jest grubość inna niż powinna być, 3 cm różnicy. Lub można też zastosować gęściej profile CD. Tu sznurek, tu jest nieprawidłowo teraz ten sznurek, ale to myślę, mam nadzieję, że to się nie będzie widać tego na płycie R-gipsowej. No i co, musimy to związać. Tak, z boku. Gądział z boku. No. W ten sposób. Tak. Tak po skosie będziemy dawać troszeczkę. Pyk. No. Powinno grać. Dobra, ciechniemy sobie sznurek. No i tak. Przeciągamy. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Jeśli się podoba, pamiętajcie, subskrybujcie. Możecie lajkować i przypominam o konkursie. Chyba ten konkurs jeszcze będzie trwał, nie wiem, bo podejrzewam, że losowanie odbędzie się dopiero jak wrócę z Niemiec. Bo do 1000 subów jeszcze brakuje. A za 2 tygodnie już wyjeżdżam, więc niecałe 2 tygodnie. Trzymajcie się. Tety pusia, jeszcze jeden problem mi wyszedł teraz. Jaki? A no taki właśnie, że odciąłem tutaj ten skos, ścianę kolankową odciąłem, bo miałem wieszaki za nisko, a potem je podniosłem do góry troszeczkę, ale to nic nie zmieniło względem skosu, ale tutaj mam teraz za dużo wycięte tej płyty. O tyle. Zobaczcie, co teraz mi się tutaj dzieje. W tej chwili mam tu, tu jest łączenie ścianki ze skosem. Prawie, no, laser mam ustawiony trochę niżej, powinienem go obniżyć, ale nie sugerujcie się tym tak za bardzo. A teraz tutaj zobaczcie. Tutaj zobaczcie, co mi się wydarzyło teraz. I co ja teraz mam tu począć? Ja nie wiem, o co tu chodzi teraz. Dlaczego? Patrzyłem kąty, wszystko mi się, kąty mi się zgadzają. Wysokości lasery mierzyłem od profili na narożnikach, też wszystko się zgadza.
Więc coś tu musi zbiegać z tą linią tutaj. Tak, nie mogło być wyżej, bym podniósł. Tak myślę, czy jak ten profil do góry bym podniósł, czy on mi kąt zmienia? On mi kąta nie zmienia. Tu nie ma wpływu na nic. A jakbym tam odciął, nie wiem, czy nie będę musiał tam odciąć też, ale to wtedy tak. Linia. Musiał tu mieć. Nie, coś tu jest nie tak. Pójdzie. Coś chyba skrzaniłem. Jakieś czary mi się tu tutaj wydarzyły. Nie wiem dlaczego. Bo w sumie wszystko było do lasera robione. Ale wydaje mi się, że tutaj coś mi tu inny kąt mam trochę niż tu. Delikatnie, ale na tej długości wychodzi dosyć sporo i teraz chyba będę miał tutaj ten styk ściany kolankowej ze skosem, będę miał na różnych poziomach, mi się wydaje. Teraz już nic z tym nie zrobię, bo już mam wszystko tutaj wełną zrobione i trudno, będę chciał z tym żyć i ewentualnie później coś będę kombinował ze szpachlowaniem, ale nie wiem, czy da radę to w ogóle cokolwiek tu uratować. Chociaż tutaj będzie, no tak samo można tłumaczyć, tu będzie szafa, zabudowa. Bo naprawdę coś tu mi się wydarzyło dziwnego. No pusie, wełna, pusie. Kłaczek. I dlatego coś mi się tu machło, nie wiem dlaczego. Ale tak to jest, tak się robi samemu, to gdzieś zawsze może coś uciec. Nie mogę do tego dojść, tutaj do ładu. Tu mi się wszystko zgrywa, ten punkt skosu, początek. Tylko tu mi się coś nie zgrywa i mierzyłem sobie, laserem sobie puściłem. Tu sobie złapałem końcówkę, poziom. I od lasera, tutaj gdzie mam, tutaj gdzie mam trójkąt, czyli tego skosu tam, początek skosu, pion, poziom, zmierzyłem sobie przekątną i tu zrobiłem to samo i jest różnica trochę, więc dlatego tutaj tylko po tym doszedłem, bo tak kątomierz przykładałem, ale na kątomierzu za dużej różnicy nie widać tak naprawdę, to jest minimalnie, ale z jednej strony i z drugiej strony może jest różnica i w sumie wychodzi razem. I wyszła tu lipa, coś mi się wydaje. Lipa tu wyszła. Trochę się wkurzyłem. Pyk. Mam taką szeroką płytę tutaj przyłożył. Może to się uda jakoś zniwelować. Zobaczymy później. Jak już przykręcę płyty. I tu ładnie nawet płyta pasuje. Elegancko to płyta pasuje. Trudno. Będziemy myśleć później. Już teraz nic nie zrobię. Nie będę rozbierał tego wszystkiego. Widzicie, jaka jest różnica? Tu przykładam i tu mam kreskę. Tu jest poziom. Z 3 cm różnicy gdzieś. I najprawdopodobniej po prostu skos delikatnie jest tam podniesiony do góry. Albo tu obniżony. Zależy, jak z której strony patrząc. Tylko dziwne, bo widzieliście, było trasowane. Jak było trasowane wszystko, ale to coś mogło się wydarzyć z dachem. To samo, co tutaj mówiłem. Co miałem tą sytuację.
że tu się wyrżnęło. Nie wiem dlaczego tu się wyrżnęło, to tak nie było przykręcone. Ale zobaczcie teraz tu, tu musiałem normalnie wyciąć nożykiem, bo nie szło ruszyć wieszakiem. Więc naprawdę coś musiało lekko siąść. No dobra, Pusia, lecimy dalej, nie? Pusia, laserek? Pusia? I... No, o, Pusia. Pusia, tam. Pusia ma chociaż frajdę, nie? No, hop, hop, hop. No, daj głos. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Daj głos. Dobra, idziemy robić. Narka. Wiem, że dla chętnych jeszcze ponagrywam. Bo wiem, że są osoby, które oglądają dłużej. Dobra, ściągamy tutaj teraz w łazience. Zimno się coś zrobiło nagle. A dzisiaj przy tej wełnie się tak spociłem, byłem mokry jak szczur. Dobra, i co? Działamy tutaj. Cuda, cuda. No tutaj się też troszeczkę cuda z tymi skosami takie dzieją, dlatego też, że tutaj uczyłem się tak naprawdę suchych tynków, czyli klejenia i tym bardziej na pianę. I tutaj tak naprawdę wam powiem, że coś wam pokażę jeszcze. Pusiałaś, idziemy na serek. Chodź. Co to było? Jest tam ktoś? Co to był za hałas? O, mierzymy sobie teraz tu. I mamy 3,8. I mamy 3,9. Tylko centymetr różnicy. A wam powiem, że tutaj... No Pusia, bierz łeb, że tutaj na przyklejaniu mam większą szczelinkę. Pusia, tu, tu. 3,9. No, czyli to jest... Czyli tutaj wymiar mamy zachowany pomieszczenia, a widzę po przyklejeniu płyt, w jaki sposób one się zachowują, jak od ściany były, jak były dociskane. I tu mam naprawdę dużą szczelinę tutaj. Tu mam 2 cm. A tu będę miał mniej. Tu nawet kawałek paluszka nie wsadzę. Więc... Więc tak naprawdę nie wiem, o co tu biega. Ale dobra. Działamy. Działamy, działamy, Pusia. Zimno, zimno, zimno. Dobra, drabinkę mamy tamtą. Tą bierzemy też. Sznurek bierzemy. Zimno. Pusia. Jest zimno. Pusia ma futro. Zobaczymy, co to wyjdzie. Czy te skosy moje mi wyjdą bokiem, czy nie. Musi być. Musi być. Sprawdzimy z tej strony. Teraz już wiem, dlaczego tam może być taka różnica.
Teraz tak myślę, czy to ma wpływ. Ma wpływ, może mieć wpływ. Tą ścianę kolankową, do wysokości ściany kolankowej, czyli tutaj tą i tą, było murowane przez murarza. Przez murarza, że tak powiem. Bo tu to, co on wymurował, to było gorzej niż ja murowałem pierwszy raz w życiu ten dom. W ogóle jakikolwiek dom. I naprawdę, tutaj było bardzo krzywo przez niego wykonane. I teraz właśnie tak myślę. Pusia, co tam idzie? Idzie tam ktoś? I właśnie teraz tak sobie myślę, że jak było murowane, to jak zaczynał z narożnika i schodził się do środka, to tutaj ten wymiar też będzie się przestawiał. I to by się zgadzało. I to by się zgadzało, bo teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Mamy w ten sposób. A bierzemy tą ścianę i jeszcze przesuwamy bardziej na zewnątrz, to ona, ta płyta by nam odeszła, ta ściana kolankowa, i byśmy mogli jeszcze niżej zjechać. I podejrzewam, że tu też jest w tym wina. Tu troszeczkę mi się, faktycznie te skosy troszeczkę mam inne, więc tu bez dyskusji można powiedzieć, że troszeczkę też ten skos gdzieś tam, ale to zawsze tam jest, to nie jest tak, że idealnie się zrobi. Ale nie tyle, co mi tu wyszło. Mi się za dużo wydaje, że to wyszło. I to ma właśnie związek jeszcze z tym murowaniem, bo jeśli ktoś jest ciekawy, 58, to też jest takie, wiecie, nie? Zaraz gdzie sobie przyłożę. Szukam najmniej ten 85. 85 i teraz 85. No nie mam teraz tutaj. Włączę laser jeszcze na chwilę. Dobra, i mierzymy teraz od przecięcia pionowej kreski i poziomej lasera. 86,5 możemy powiedzieć. 86,5. I tu to samo. 80. Trzeba znaleźć najmniejszy punkt. Centymetr różnicy, centymetr, a tu mi wychodzi o dużo więcej, więc ja mogłem mieć machnięcie, centymetr plus tutaj z 2 cm na tej ścianie i tak wyszło jak wyszło. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to sobie odnajdźcie filmy, jak ocieplałem właśnie od strony tarasu. Od strony tarasu, a nie, tych filmów tego nie będzie, bo mam niżej. Ale powinno być widać, bo tam było ocieplane, jakie uskoki. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie, jak to było ocieplałem. Bo tam mam dach akurat z tamtej strony od tarasu i może być zasłonięte to. Ale właśnie tutaj no nie nagrywałem od samego początku budowy. Teraz trochę żałuję. Mogłem nagrywać, ale plan... Pomysł się urodził w trakcie budowy, żeby nagrywać, więc pokazałbym wam, jakie tutaj były masakryczne piony na tej ścianie, na tych dwóch, tu i tam. Te dwie ściany kolankowe były przez murarze murowane. I to niepotrzebnie w sumie, bo ja nie miałem czasu, a się spieszyłem, żeby mógł wejść gość sobie z dachem, a na końcu gościu mnie wyrolował i musiałem sobie znaleźć inną ekipę. Dobra, jedziemy. Jeszcze te płyty powynoszę. Gdzieś, nie wiem gdzie. Bo tutaj sobie postawimy, o, pod ścianą. Ale zimno się zrobiło nagle. Tutaj. Gardło mnie boli. Od tych, kurde. Dobra.
Położymy te płyty tak. Powyginały. Moje paluchy. Dobra. Mamy to. I lecimy. Wełna. Pusia, gdzie została nam wełna? Została? Zostało trochę. Wełna, sznurek, młotek. Może się przyda. I lecimy. Aha, tu będę miał problem z cięciem tej wełny. Bo mam trochę tu bałaganu i następną rolkę jak rozwinę, to nie będę miał tyle miejsca. Ale jestem zły teraz na tamtą stronę trochę, że tego nie wyczaiłem wcześniej. To nic. Zobaczymy pod szpach, jak się da, zobaczymy. A, jeszcze musiałbym zobaczyć, jakie są piony. Jak nie będzie, właśnie, jeszcze piony sprawdzimy tam, jakie są. Piony ściany kolankowej. I od razu wam będę mógł pokazać, bo tu naprawdę na tych ścianach się uczyłem kleić płyty i naprawdę były krzywe te ściany i kombinowałem też tutaj. No prawie by był pion, a tu podobnie, ale teraz wam nie pokażę tego. Byście musieli zobaczyć, ile ja tu piany dawałem. Full, ale są filmy chyba, jak nagrywałem z tego. To można podglądać. I tak wam powiem, że zawsze jakieś błędy będą. Nigdy nie będzie co do milimetra w budowlance, przynajmniej w takiej technologii jak na razie. Chociaż niedługo może będzie nowa technologia, zobaczymy. Będę mógł wam zaprezentować ją co jakiś czas. Ale zostawię to na razie dla siebie. Dobra. Młotek. Mierzymy. Ale piść. Co się dzieje? 61,5. 61,5. Czyli 63. Dobrze, tu mamy całą. 63, poziomica. Tak. I to jest... Teraz cały czas jeszcze sprawdzałem sobie coś. I tak jak mówiłem, jeśli jest krzywo wymurowane, to tak samo nam może uciec ten skos. Czy jestem w stanie wam to narysować? Mam coś pokazać. To jest nasza ściana kolankowa. Nie wiem, jak to się robi. Przekrój, tak. I tu załóżmy, że jest nasz skos. I skos możemy mieć równoległy do siebie, ale jeśli ta ściana będzie krzywo wymurowana, czyli pójdzie w lewo albo w prawo, to z jednej to jest nasza jedna strona, a druga strona może wyjść tak. Załóżmy, że to jest to i to, to jest ten sam kąt. I może nam wyjść w ten sposób albo w ten sposób, w zależności czy idzie ściana prosto, czy idzie pod kątem.
I teraz wam powiem tak, że w sumie tak jak było, trzeba zrobić najpierw ściany działowe, a dopiero potem w klitkach robić skosy. I wtedy bym się dopasował do tego. A tak miałem pociągnięte od początku do końca. I na początku z jednej strony domu jest równo, z drugiej strony jest domu równo. Ściana się schodzi do środka, przykładowo, albo na zewnątrz, i już nam skosy nie będą pasować. I to jest na 90% to jest ta przyczyna. Tam też mam troszeczkę mi uciekło, ale to nie aż tyle. Nie aż tyle. Byłoby to niezauważalne prawie. Dobra, bez tego wszystkiego zapomniałem. Kurde, ale wkurzyłem się teraz na to. Wkurwiłem się, że powiem tak. Przepraszam. 63. Tniemy. No ale w przyszłości to już będę wiedział, jak się robi. Nie było żadnego mądrego, żeby wcześniej mi powiedział, że może taka sytuacja zaistnieć. I człowiek musi dochodzić sam. A na bank tamte ściany są źle wymurowane. Szkoda, że nie nagrywałem wtedy, bym wam pokazał. Jeszcze chodziłem z teściem i mierzyliśmy poziomicą, pionami. Na wieńcu było widać, jaki jest uskok. Jeszcze majster mówił: stropionem się zakryje. No, tak mówił ten majster, co mi to robił. W porządku gość. Też mi tutaj zalewał. Zalewał mi tu strop. Żadnej urazy nie czuję do niego. Ale dlatego wolę robić sam. Nawet jak coś spartolę, to wiem, że nie wydam na to kasy. A się czegoś przynajmniej człowiek nauczy. I mam nadzieję, że to się wykorzysta w przyszłości. Jak się nie pożegnam z wami już teraz, to znaczy, że bateria rozładowała. Bo tak jak mówiłem, dla chętnych ponagrywam. Więc cholera. Ale chyba mróz dzisiaj będzie. Dzisiaj miało być jakieś zaćmienie, czy nie, nie, jakaś planeta dzisiaj miała niby się styknąć ze słońcem. Tak, i jeśli teściu wiem, że widziałem, że przez maskę spowalniczą patrzył, ale chyba się niczego nie dopatrzył. Ponoć jakiś mały punkcik, nie wiadomo czy to w ogóle szło zauważyć u nas, w naszym rejonie. Ale się ciemno nagle zrobiło. Zaraz. Zaraz będziemy zapalać sobie światełko. No co, jeszcze iść po wełnę. Taki kawałek mi został. Może go wetknę. Bo nie, go wetkniemy później tutaj gdzieś. Idę po wełnę. Pusia! Uwaga! Gdzie uciekasz? Chodź! Idziemy, chodź! Nie ma opierniczania się. Nie dopilnowałaś
majstra na ścianie kolankowej, to teraz musisz tutaj robić. Bo trzeba pana ugryźć. Chodź. Na zaproszenie czekasz, czy co? Tutaj sobie rozłożę, bo tam jest mało miejsca. Sobie tu będę docinał. Tutaj będę docinał, Pusia, wiesz? Hop. Co ty się boisz, ty tchórzu? Strachliwa jesteś jakaś. Jeszcze kawałek tam dotnę i idę do domu. Zimno mi się zrobiło. Jakąś herbatkę ciepłą wypijemy, Pusie. A. No tak. No to, Pusie. Pusie, już jest ciepło, nie? A, kołderkę. Spanko. Pusia ma futro jak niedźwiedź.